dzisiaj będziemy inkubować w sumie 104 jajka, rekord tego kanału. 104 jajka, ale jakie? Kurze. Te są od Zielonych Nóżek i pamiętam w pierwszym filmie z inkubowania kaczek, znaczy kurczaków, poprawialiście mnie, że Zielone Nóżki nie znoszą zielonych jaj i macie rację. Tutaj są kolejne te, kolejne jaja i te są podobno, te też są widać zielone, ale one są jakichś angielskich kur, coś tam, więc teraz będziemy nalewać im wodę, żeby dać im wilgotność. No i co? Wsadzać jaja. I pamiętajcie o tym, żeby wkładać jajka o tak, czubkami w dół. Jaja kurze inkubuje się 21 dni i tak jak w każdym filmie, 3 dni przed wykluwaniem ich, czyli w 21 dniu, no to 21 na 3 równa się 18, więc w 18 dniu będziemy już nie przewracać tych jaj. Inkubujemy te moje kurczaki w 38 stopniach, bo temperatura w tym inkubatorze się sama reguluje. I dwa razy na dobę trzeba przekręcać taką wajchą. W przypadku gęsi, no to nie ma takich wielkich otworów, żeby je wkładać do nich, więc trzeba ręcznie obracać. Ale macie filmiki z gęsi, z kaczek tak samo, z perliczek nawet. Ten inkubator jest automatyczny i przewraca jaja co 2 godziny. I my nie musimy przy nim latać, ale musimy oczywiście dwie takie pipitki dolewać codziennie. Teraz będziemy nagrywać prześwietlenie jaj kurzych i mam gościa specjalnego Lukasa Wieckiego. Dobra, teraz jajko i jest duże dosyć. Z pierwszego inkubatora pozostało 49 jajek, więc odpadło 7. Jak się wykluje, no tak 35, będziemy zadowoleni. W tym inkubatorze jest oczywiście 48 jajek i zobaczymy ile się wykluje. Widzimy się już na prześwietle. Z tego inkubatora zapłodnionych jaj jest 44, odpadło tylko 4, więc na 104 jajka w sumie odpadło 11. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Bum! A stoję sobie rano na spokojnie, dolewam wody do kurczaków. A tu widzę, że jest ich 8. Teraz czas włożyć je do miski. Już 1, 2. Zostawię tylko te suche, mokre. Ty też idź. Tam jeszcze jest jedno. Lecimy do odchowalnika. Wstałem, jeszcze nic nie jadłem, a już muszę się zajmować. Składam kurczaki do odchowalnika. Esrał. A ten kurczaki. Kurczaki robią. Esrał kurczaki i ty też. No patrz, jak ładnie. Dobra, teraz muszę je zamknąć. Kupiliśmy paszę od producenta Lira, paszę drobek, kurczak jeden, więc gwarancja jakości. Można tu sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Bardzo dobre składniki, nie trzeba im zrobić trawy. Bardzo dobre, to wszystko. Mam jeszcze drugi inkubator i z tego inkubatora też trzeba je wsadzić. Wynik inkubacji to 51 kurczaków, jak widzicie, dosyć mało jak na 104 jajka, ale wszystko to by się nie stało, gdyby nie to, że mój tata podczas miodobrania wyłączył inkubator i zapomniał go włączyć i przypomniał sobie o tym dopiero 6 godzin później. Temperatura spadła do 25 stopni. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Pozdro!